Wydawnictwo Bajka zaprasza na spotkanie z Marcinem Szczygielskim i Tomaszem Raczkiem o ich najnowszych książkach Ekran w proszku i seria Dom Rodomiłów. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witamy. Jak miło, że Państwa jest tak dużo. Jest nam szczególnie miło, że rozmawiamy w Krakowie, czyli w miejscu, do którego przyjeżdżamy zawsze wtedy, kiedy coś ważnego się tutaj dzieje. Ale ten format, który przywieźliśmy ze sobą, nazywa się Tomato i on stale jest w internecie, niezależnie od książek. Polega na tym, że Marcin Szczygielski, który jest pisarzem książek przede wszystkim dla dzieci, i ja, Tomasz Raczek, który przede wszystkim piszę o filmie i mówię, rozmawiamy co jakiś czas na kanale internetowym Ekran Tomasza Raczka, czyli u mnie, na różne bardzo tematy związane z książkami, z filmami, z życiem, z kulturą, z tym, co się zmienia. I dzisiaj taka właśnie rozmowa będzie tutaj na żywo. Może Marcin wyjaśni, skąd jest nazwa Tomato, bo on wymyślił tę nazwę. O nazwie za chwilę, ale takim bezpośrednim pretekstem dla tego naszego dzisiejszego spotkania tutaj jest premiera dwóch książek. Jedną z tych książek jest książka, którą ja napisałem, to jest trzeci tom cyklu Dom Rodomiłów i ten cykl wydaje wydawnictwo Bajka. Wydawnictwo Bajka jest tutaj w Hali Dunaj, stoisko A29. A druga książka to jest książka Tomka, Ekran w proszku i to jest też absolutna premiera i dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy ta książka, kiedy ją można w ogóle kupić i z kolei ona jest w stoisku Ateneum do kupienia. I po południu będziemy też w stoisku Ateneum podpisywali książki. Tak a jest. Teraz a propos Tomato. Co to jest Tomato? Tomato to był taki pomysł na to, jak nasze rozmowy sprzedać w sieci, ponieważ Tomek ma kanał na YouTubie, który od wielu lat już istnieje i świetnie sobie radzi. Nawet Tomek dostał taką specjalną plakietkę z YouTuba srebrną, że przekroczyłeś ilość 100 tysięcy subskrybentów, prawda? Tak. No już teraz jest sto kilkadziesiąt. Tak. I kiedyś padł taki pomysł, żebyśmy my nasze rozmowy może też nagrywali i w tym kanale publikowali. No i jak to je nazwać? Ponieważ my bardzo często się bierzemy tak trochę za łby i podczas tych rozmów i krytykujemy różne rzeczy, więc to mi się skojarzyło z rzuceniem pomidorem, a potem sobie uświadomiłem, że jeżeli po angielsku tego pomidora potraktujemy i napiszemy tomato, to wyjdzie to, Tomek i Marcin, czy to Tomek Marcin? Tomek, Marcin, Tomek. To jest Tomek, Marcin, tak. Tomek, Marcin, Tomek albo Tomek, Marcin, to jest. No obojętnie, w którą stronę by na to nie patrzeć, to pasuje. No i to tomato tak się ukazuje mniej więcej raz w miesiącu i to jest chyba nasze trzecie tomato live. Tak. I teraz powinniśmy porozmawiać o naszych książkach i o tym, co z nimi jest związane. Tak. A dla mnie takim pomysłem bezpośrednim na to, jak do naszej rozmowy podejść, była nasza rozmowa prywatna parę dni temu, ponieważ ja bardzo często jeżdżę na spotkania autorskie z młodymi czytelnikami i w tym miesiącu miałem tych spotkań bardzo wiele i powtarzało się pytanie na każdym z tych spotkań, czy ja już widziałem film Terrifier 3. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest taki potwornie krwawy horror. Ja mówiłem, że go jeszcze nie widziałem, ale Tomek ten film zobaczył i jaką wystawiłeś mu ocenę? No, ile pamiętam, 4 na 10 wystawiłem, bo to film nie jest najlepiej zrobiony, ale on jest bardzo popularny. I to jest taki film, który w pewnym momencie znalazł się na szczycie tak zwanego box office'u, czyli ranking najlepiej oglądanych, najbardziej oglądanych, najchętniej oglądanych filmów w Stanach Zjednoczonych. Ten ranking jest robiony nie na podstawie uznaniowej, tylko na podstawie ilości sprzedanych biletów, czyli widzowie głosują nogami, a sam film jest z tych taniutkich, jak nas amerykańskie filmy, bo kosztował 2 miliony. W tym samym momencie, dolarów, w tym samym momencie wszedł inny film wielkiego mistrza Francisa Forda Coppoli, Megalopolis. Oba te filmy mogą Państwo oglądać dzisiaj w kinach. Zrobiony za 120 milionów dolarów
i poniósł klęskę. Więc to jest ciekawy fenomen. Tam to była wielka produkcja, do której zbierał się reżyser 40 lat. No, jest to reżyser jeden z najbardziej utytułowanych, wspaniałych artystów kina. A tu jest mała produkcja. W jednym i drugim przypadku filmy zrobione za własne pieniądze. Dlatego, że twórca horroru mówił, nie chcę wielkich firm, żeby mi dyktowały, co jest za bardzo ostre, a co nie, czyli cenzury nie chcę. A tak to ja sobie za własne pieniądze zrobię, co chcę. To samo mówił Coppola. Więc pobiegłem do kina zobaczyć ten horror. Na czym to polega? To jest taki horror, który dostał bardzo wysoką, nie tyle ocenę, ile kategorię. To znaczy, to jest film, który można oglądać od chyba 16 lat pod opieką rodziców lub od 18 lat. To jest taka najwyższa kategoria w Stanach Zjednoczonych. A jednak bardzo dużą grupę widzów stanowią dzieci. Tak. I teraz badania są przeprowadzane, jak to jest możliwe, że dzieci stanowią większość widzów na filmie, który jest zakazane dla dzieci. No, ale jak one ten film oglądają? No oczami go oglądają. Nie, ale technicznie. No oczywiście oglądają go w internecie, ponieważ nie, to jest wszystko dostępne. Nie, chodzą do kina. No, jak? Ale w internecie ale też pomyśl, oglądają. Pomyśl, masz głowę. Jest kino, jest film, który chcesz zobaczyć, multiplex. Tak. I mówią ci, ale nie mogę panu sprzedać bilety, bo ty jesteś za mały. Co robisz? No nie włamuje się przecież do kina. Kupujesz bilet na inny film. No i co? I wchodzisz do tej sali, w której jest grany Tire Fire? Tak, przechodzisz. Ja to wszystko widzę, ja jak nie, się nie, dzieje nie. w multiplexie. Idą na inny film, potem mówią, idę do toalety. Idą sobie do toalety, a z toalety już idą do innej sali. To jest teoria spiskowa. Nie, ja jestem tego świadkiem. Mniejsza z tym, no nie unikniemy tego. Młodzi ludzie mają ochotę oglądać takie filmy. Bardzo młodzi ludzie mają ochotę oglądać. Ja niechcący podałem metodę, jak się zachować. Tak, i teraz co zrobić, ponieważ ja cię zapytałem. Tomek powiedział, że to jest coś strasznego, że dzieci nie powinny oglądać tego filmu. Nie powinny. Krew litrami, tak. Rozszarpywanie wnętrzności na wierzchu. Właściwie to jest... Okrucieństwo. Takie do kwadratu. Tak, to jest taka szkoła sadyzmu. Tak. No ale wszyscy młodzi ludzie, ja sam również tego doświadczałem jako dziecko, uwielbiałem się bać i uwielbiałem różnego rodzaju makabry i z tego co pamiętam, ty też upiora Belfegora... Jego książka się Makabrama nazywa, nie bez powodu. Belfegora, czyli upiora z Luwru, też chciałeś za wszelką cenę obejrzeć jako dziecko, tak? Tak, w telewizji był taki serial Belfegor, czyli upiór Luwru i pamiętam, bo to dawne czasy były i takie rzeczy jak ograniczenia wieku to mówiła spikerka. Była taka spikerka Edyta Wojtczak, bardzo sławna i ja ją bardzo lubiłem, bo to była miła pani, zresztą znamy się i generalnie naprawdę miłą osobą, ale jak się pojawiała i mawiała jedno zdanie, to ja wtedy naprawdę miałem do niej dużo złości. Ona zapowiadała, że teraz przed nami kolejny odcinek serialu Belfegor, czyli Upiór z Luwru. Przypominam, że serial jest przeznaczony dla widzów od lat 16, a ja miałem 11. I wtedy mój ojciec mówił, no Tomek, idź do swojego pokoju, to nie jest film dla ciebie. A ja mówiłem, no ale jak tak można ograniczać wiek, po prostu według wieku ograniczać, kto może oglądać, kto nie. Dzieci są różne. Jedno dziecko mające 11-12 lat jest jeszcze małym dzieciakiem, a drugie 12-latek już jest prawie dorosły, już jest rozwinięty, już, nie wiem, geniusze już kończą studia nawet w tym wieku. Ludzie są po prostu różni. Jak można ustalać jakiś jedną granicę wiekową. To jest niesprawiedliwe. Mówiłem to jako 11-latek moim rodzicom, a oni mówili, że nie mam racji. Któregoś razu przyszła moja ciocia i ciocia pracowała jako bufetowa w kawiarni i miała taki bardzo stosunek luźny do spraw zakazów i wszelkich powinności oraz do kultury. Generalnie takie średnie na tym zależało, ale wstawiła się za mną i powiedziała, dajcież mu zobaczyć ten jeden odcinek, no co to będzie. I to był jedyny odcinek, który zobaczyłem Belfegora z Juliette Greco w roli potwora. I
kochałem moją ciocię. Zawsze jej broniłem, jak moi rodzice coś na nią gadali, to mówię, nie dam na ciocie słowa powiedzieć, tyle jej zawdzięczam. No a czy to, że ten serial był dla ciebie zakazany, to nie wywoływało w tobie większego nim zainteresowania, niż gdyby był dostępny? Oczywiście, że tak. No więc teraz, jeżeli my mówimy tak, że Terrifiera dzieci nie powinno oglądać i ty mówisz, nie powinno oglądać, to jaki masz pomysł na to, żeby je zniechęcić skutecznie, a nie wywołać większe zainteresowanie? No to wiem po sobie. Wczoraj byłem w Żabce i w Żabce przyszło takie młode małżeństwo z dzieckiem, takim 6-latkiem. I pan chodził między półkami i zbierał tam różne towary, a pani z tym za dzieckiem biegała. Dziecko generalnie biegało między półkami i ściągało różne rzeczy, albo wyciągało loda z lodówki, a ta mama za nim biegała i krzyczała na niego, zostaw tego loda, nie kupię ci loda, jadłeś już loda, odłóż tego loda, nie wolno ci jeść tego loda. Gdzie tam zaglądasz? Przestań, nie wolno, wyjdź stąd. Krzyczała strasznie. Co dziecko odpowiadało na to? Po pierwsze krzyczało w taki sposób. Poza tym brało ciągle to, im bardziej matka mu zakazywała, tym bardziej te lody tam wyciągał i chciał zjeść. Więc zasada jest taka, chciałem powiedzieć w Żabce, ale potem pomyślałem, co się będę wtrącał, to jeszcze nakrzyczał na mnie. Ale tak sobie myślałem, no przecież najgorsze, co można zrobić, to zakazać. Bo każde normalne dziecko, jak mu powiedzą, że tego nie wolno, to zrobi. Albo przynajmniej będzie chciało. No, może się będzie bał to zrobić, czy bała, ale będzie w myślach sobie mówiła, jak tylko będzie okazja, to zrobię. No więc co można zrobić, żeby uniknąć tego mechanizmu? Jest jedna zasada, tylko zawsze działa. Pokazać coś ciekawszego od tego, co nasz dzieciak albo dorosły chce. Jeżeli coś chcemy, żeby tego nie robić, trzeba odwrócić uwagę. Czym można najskuteczniej odwrócić uwagę? Czymś ciekawszym, czymś lepszym, nie mówiąc, że to jest lepsze. No dobrze, czyli czym na przykład? No nie wiem, jakimś fajnym filmem. No dobrze, czym odwrócisz uwagę dzieci od Terrifiera? No na przykład... To jest bardzo trudne wbrew pozorom, ja dlatego tak go przyciskam, bo łatwo jest powiedzieć, należy odwrócić uwagę, ale co takiego można zrobić, żeby ten młody człowiek nie miał większej tylko i wyłącznie ochoty na to, żeby konsumować te treści, które są zakazane dla niego? No nie wiem, można na przykład kupić książkę Marka Brama, można kupić maskę taką w sklepie, jakąś przerażającą. Nastraszyć dziecko. Nie, i dać dziecku straszyć. Samym, czyli spowodować, że dziecko będzie kreatywne, nie będzie odbierało tego okrucieństwa, tylko sobie będzie wymyślało jakieś własne scenariusze. I to już jest rozwijające. To jest rozwijające, ale i ciekawe, to, czego nam bo to jest brakuje, przygoda. Bo kiedy ja byłem młodym człowiekiem, kiedy ty byłeś bardzo młodym człowiekiem, my dostawaliśmy pewnego rodzaju takie wzorce, które były nam wpajane od bardzo wczesnych lat, które były dla nas absolutnie czymś oczywistym, z czym się nie dyskutowało. Na przykład dla mnie takim czymś było to, że nie wolno pomazać ani zniszczyć książki. To było we mnie tak głęboko jakoś wdrukowane od zarania mojego istnienia, że ja naprawdę do dorosłości miałem takie coś, że jak widziałem, że ktoś pomazał albo zniszczył książkę, to budziło we mnie taką zgrozę lekko. Ja zawsze mazałem na marginesach, pisałem swoje notatki. Co prawda, że tak w pół drogi byłem. Pisałem swoje notatki, ale ołówkiem. Otóż to. Jakby ktoś się przyczepił, zawsze można zetrzeć. Można wygumkować. Ale generalnie mnie moi rodzice uczyli, że jeżeli książka jest taka niedotknięta, taka dziewicza, no to rodzi się podejrzenie, że nie była czytana. Natomiast książka czytana ma prawo nosić dowody tego, że była czytana, czyli może być wymiętoszona, mogą być podkreślane rzeczy. Mój ojciec na przykład całe życie podkreślał sobie różne rzeczy po to, żeby zapamiętać. Zygmunt Kałużyński, z którym wiele lat współpracowałem i robiliśmy razem taki cykl filmowy Perły z Lamusa w telewizji, on nie tylko podkreślał w książkach, ale on jeszcze robił wypisy z książek. No to znaczy
znaczy, przepisywał fragmenty książek, które mu się bardzo podobały i które uważał za ważne oraz takie, które może wykorzysta kiedyś do czegoś. No, zbierał pomysły po prostu. Zbierał pomysły i to robił, bo on czytał książki w wielu językach. Uczył się specjalnie, na przykład rosyjskiego się nauczył po to, żeby Puszkina czytać w oryginale. Starogreckiego nauczył się po to, żeby czytać Biblię w oryginale, bo zawsze twierdził, że to, co my czytamy po polsku jako Biblię, to jest nieprawda, ponieważ jest mnóstwo przekłamań w tłumaczeniu, co widać zresztą po kolejnych tłumaczeniach. Jeśli weźmiemy, tak, są takie, ja lubiłem zawsze te stare Biblie tłumaczone w XVII wieku, w XVIII, te obecne, ta Biblia Tysiąclecia, to w ogóle nie ma tego uroku też mądrego pisma. Więc on w ogóle wracał do samego początku i uważał, że książki należy czytać w oryginale. No tak, ale te książki, kiedy podkreślał, też podkreślał ołówkiem. Ołówkiem i przepisywał w oryginale, nie robił tłumaczeń. Więc różne są metody, można też sobie takie te papierki wkładać. No dobrze, wkładać. Ale nie o to chodzi. Co no chodzi o to, żeby właśnie się nie wstydzić mazać. Tak. Ja ci powiem teraz coś, że przewrócisz się. Otóż ja kiedyś kupiłem, kocham El Greca, kocham malarstwo El Greca i zawsze chciałem mieć go blisko. Poszedłem na międzynarodowe targi książki w Warszawie. Za komuny to było coś innego niż teraz, ponieważ wtedy przyjeżdżały wydawnictwa z zachodu, z całego świata, przywoziły książki, to były prawdziwe targi, a nie kiermasz książki, to znaczy tam się pokazywało książki, podpisywało się ewentualnie kontrakty między wydawcami, a nie kupowało książki. Kupować książki można było na końcu, szczególnie od tych zachodnich wydawców, bo jak oni się zbierali i już likwidowali swoje stoiska, to wyprzedawali książki, które przywieźli po to, żeby ich nie zabierać z powrotem ze sobą. I chodziło się ostatniego dnia, znaczy wcześniej się chodziło, żeby się zorientować, gdzie trzeba przyjść, ewentualnie umówić z obsługą, a ostatniego dnia szło się, żeby kupić taką książkę. I ja dopadłem album z obrazami El Greca. I co z nim zrobiłem? Pociąłem żyletką, powyrywałem kartki, a potem te kartki z poszczególnymi reprodukcjami jego obrazów oprawiłem i obwiesiłem sobie nimi cały pokój. I teraz proszę, powiedz mi, co jest lepsze? Zachować ten album w całości, nie dotykać go, bo to książka, czy to, co ja zrobiłem? Powyrywać kartki, oprawić je i patrzeć na nie codziennie. No dobrze, to jak to odniesiesz do tego Terrifiera w takim razie, którego mamy zakazywać i mamy uczyć, żeby na to dzieci nie oglądały? To ty mówisz słowo zakazywać. Ja ty mówię odwracać. Nie, ty mówisz. Nie, ty powiedziałeś, że dzieciom nie wolno oglądać tego filmu. Ja nie powiedziałem, że nie wolno. Tak mi powiedział. Nie, dzieciom nie wolno oglądać tego filmu. Nie powinno być wolno. No tak nie powinno być wolno. Ale generalnie uważam, że trzeba odwracać uwagę, zakazywać. Przecież to by się kłóciło z tym, co powiedziałeś. Zakaz absolutnie nie wchodzi w grę. No. Mi chodziło tylko i wyłącznie o to, że ja jako dziecko byłem nauczony pewnych zachowań takich, które były dla mnie nie do przekroczenia. Nie? No rozumiem. No, ty akurat tego nie byłeś nauczony. Nie. I do dzisiaj mi to zostało. No dobrze, a czy ty się lubiłeś bać jako bardzo młody człowiek? Nie, bo ja się nigdy niczego nie bałem. Nie bałeś się horrorów? Nie. To dlaczego? Ja się śmiałem na horrorach. No. Najbardziej się śmiałem na Szczękach. To nie był horror, no, ale na Szczękach. Spielberga, poszedłem do kina z mamą zresztą. Ale już byłeś dorosłym człowiekiem. Nie, takim średnim jeszcze. No ale w każdym razie już przeczytałem dużo o tym, jak był zrobiony ten rekin. No bo on był w dużej mierze z tektury zrobiony. Z gumy i tak dalej. I w trakcie filmu ja myślałem, że będę zlinczowany przez publiczność, przez widzów, ponieważ na głos mówiłem mamie, jak zrobiony jest ten rekin. Mówię, to jest, słuchaj, ze sklejki, a tam jest obciągnięte plastikiem. No i ludzie mówią, przestań, niech on przestanie gadać. Co to jest w ogóle? Wyrzucić go z kina. Bo psułem całą przyjemność. Ale to jest mój stosunek do horrorów. Ja zawsze myślę, jak to jest zrobione? Z czego to zostało wykonane? Przez chwilę mi nawet nie przychodzi do głowy, żeby się tego przestraszyć. No dobrze, no ale czy na przykład większość dzieci ma ogromny pociąg do makabry? Próbuję jakoś nawiązać do książek. No ja rozumiem, to ty nawiązuj, ja będę ci psuł szyki. Dlaczego dzieci lubią się bać?
Nie wiem, myślę, że dlatego, że to jest taka strefa, gdzie mogą się wyłamać z tego wszystkiego, co mają w domu, jak są wychowywane, właśnie co jest dobre, co należy, co nie należy, no to nareszcie mają świat, w którym jest wszystko, co nie należy. Nieprawda. I mogą odreagować. Nie, nie jest tak. Kiedy dobrze, jesteś bardzo jest? Młodym człowiekiem, co robisz wtedy? Jak jesteś bardzo młodym człowiekiem, widzisz wszystko pierwszy raz, czyli to poznajesz. Poznajesz tak. Świat, uczysz ja bym się tego tam chciał wszystkiego. Być, wtedy jest. Na przykład. Ale również strach to jest pewna emocja, której się trzeba nauczyć. Trzeba ją w sobie oswoić. Trzeba wiedzieć, jak sobie z tym strachem radzić w dorosłym życiu, kiedy ten strach będzie prawdziwy. Jeżeli my mamy książkę, która może jest trochę straszna, tak jak na przykład cykl o Rodomiłach, tutaj Rodomiłowie to są tacy ludzie, czarnowidze, którzy walczą z siłami mroku w bardzo różny, zabawny czasami nawet sposób. Generalnie te książki są raczej śmieszne, ale mają taki dreszczyk. I ja kiedyś sobie myślałem tak, ja jako dziecko uwielbiałem horrory, panicznie się ich bałem i później bardzo to przeżywałem. Zupełnie inaczej niż ty, nie wyśmiewałem ich nigdy, ja to kupowałem jeden do jednego. I pomimo tego, że się potem bałem, to i tak kiedy następny horror był w telewizji, to ja go chciałem oglądać albo chciałem iść do kina. I dopiero pan profesor Grzegorz Leszczyński powiedział mi, wytłumaczył mi, dlaczego my jako bardzo młodzi ludzie lubimy horrory i w ogóle dlaczego horrory lubimy, ale kiedy jesteśmy dorośli, to jest trochę inny sposób odbierania tych filmów i przeżywania ich. Natomiast jako bardzo młodzi ludzie, my przyjmujemy różnego rodzaju szczepionki jako dzieci. I takie horrory oglądane i czytane w dzieciństwie mogą stanowić pewnego rodzaju szczepionkę, która nas uodporni na załamanie się w obliczu strachu, na przykład, kiedy będziemy starsi. Tylko teraz jest bardzo cienka granica między szczepionką i uodpornieniem się na lęk, a taką szczepionką, która nas sprowadzi, jakby powiedziałbym tak, na złą drogę, czyli przyzwyczai do okrucieństwa. Tak, to jest jakieś wyjaśnienie, ale ono zawiera w sobie taką pedagogikę. To trochę pachnie pedagogiką. Tak. Ja myślę, że to może być jeszcze coś innego, bo teraz sobie przypomniałem, jakie miałem wrażenie, oglądając Terry Farrera 3 właśnie. No. I to teraz będzie związane nie z dziećmi, które oglądają ten film, ale w ogóle z widzami, bo także dorośli przecież kochają horrory. Otóż to jest taki gatunek, gdzie bezkarnie możemy robić i oglądać coś, co ja nazywam pornografią strachu. Taką psychologiczną pornografią. I teraz jeżeli zamienimy słowo dreszczyk, które ty mówisz, na słowo pornografia, to ten sam film, ta sama książka zaczyna się jawić czymś innym. Na czym polega pornografia? Są dzieci? No oczywiście, nie, że są. Ale takie duże już. No to co, nie są, wcale nie są takie, nie okay, są takie pornografia duże, mniejsze w każdym są. Razie dotyczy zmysłów i seksu pokazywanego w sposób mechaniczny, uwaga, to jest słowo ważne, mechaniczny i taki bez ograniczeń. Niekoniecznie chodzi o seks. W celu uzyskania, no powiedziałbym, efektu takiego bardzo technicznego w podejściu do zmysłów u ludzi. Pornografia strachu, czyli w horrorze, polega dokładnie na tym samym. To jest używanie strachu w sposób mechaniczny, ograniczanie całej tej treści wyłącznie do manipulowania strachem po to, żeby rozładować pewne emocje i dać taką wycieczkę, pozwolić na taką wycieczkę w zakazane krainy. Dlatego tam jest tak tyle flaków. Tam jest wszystko takie... Wszystko zależy od rodzaju filmu. No ale ja mówię o prawdziwym takim, wiesz... No mówisz o takim gatunku... Mówię o Terrifierze. Czyli tak, piła Terrifier. Tak, no. I gore, tak. Czyli no tam, jak mamy te bebechy, to nie jest to, że przez chwilę są pokazane, tylko jest zbliżenie, jest wyciągane przez gardło, jest wpuszczany szczur do środka człowieka, który gryzie od wewnątrz. No umówmy się, że to jest sadyzm wszystko. No oczywiście. Kiedy to samo było pokazane w filmie Pier Paolo Pasoliniego, Salo, to ten film uznano za najbardziej niemoralny film w historii kina. Zakazano go pokazywać widzom. Ja oczywiście widziałem ten film,
ale tylko dlatego, że on był pokazywany w klubach filmowych. Trzeba było zapisać się, nie kupić bilet do kina, tylko zapisać się do takiego klubu, choćby po to, żeby raz tylko do niego wejść i obejrzeć ten film, podpisać takie zobowiązanie, że nie będzie się miało pretensji za to, że się obejrzało ten film, że oglądam go na własną odpowiedzialność. Takie różne. Taki plik papierów trzeba było wypełnić, żeby zobaczyć salo. I tam była dokładnie taka scena sama z wpuszczaniem szczura do środka kobiety. I teraz mamy tę scenę tak normalnie, po prostu bez żadnych ograniczeń, bez żadnego klubu, bez żadnego podpisywania papierów, po prostu normalnie w kinie, a młodzi ludzie mówią, że to jest po prostu zaje fajne. Popatrz, ile się zmieniło. Rzeczy, które dawniej uchodziły za wyrafinowane artystycznie i intelektualnie, bo to takie było. I tylko dla ludzi, którzy są skłonni akceptować wyrafinowanie, dzisiaj stały się popkulturą, czyli takim najbardziej przystępnym rodzajem sztuki, do którego nie trzeba mieć ani przygotowania, ani wprowadzenia. Generalnie po prostu iść i się odstresować, przy okazji połykając tego szczura. No dobrze, no ale czy z tym należy w takim razie walczyć, bo przedstawiasz to w taki sposób, jakby to była absolutnie normalna, oczywista rzecz, z którą mamy do czynienia, z którą się musimy pogodzić. Nie, ja to mówię dlatego, że tak jest. A co z tym zrobić? Ja nie jestem od tego, żeby dyktować zasady życia. Ja jestem od tego, żeby być ich świadomym. Doskonale wiesz, że medytuję. Medytuję według starej buddyjskiej zasady Vipassana, która mówi widzieć rzeczy takimi, jakimi są. I to jest moja dewiza. No, ale wszystko jesteś staram krytykiem. Się widzieć tym, ale krytyk nie jest po to, żeby zakazać komuś ale pójść do kina. Ale jesteś po to, żeby krytykować. No, wiesz, krytyka to nie oznacza zakaz. Krytyka to oznacza pomoc w ocenie. No dobrze, no to ty wiesz, co jest dobre, a co jest złe. Nie, jako ja krytyk. Przedstawiam różne argumenty, dlatego że dla różnych widzów inne rzeczy będą złe. No dobrze, ale dajesz gwiazdki. Jeden film ma 4 gwiazdki, a drugi 10. Tak, gwiazdki są pewnym... Po pierwsze, czytelnicy i słuchacze chcą gwiazdek. To jest domagają się gwiazdek. Po drugie, to jest zawsze dobry pretekst, żeby rozpocząć rozmowę. Trochę tak. Ale ja myślę, że tutaj się tak trochę kreujesz, bo jednak wiadomo, że mamy pewne rozróżnienie dobra i zła. I to, o czym mówisz, nie że wiadomo. Takie rzeczy jak nie wiadomo, to... Ale Marcin. Dla ciebie to nie jest coś złego, jeżeli do normalnej takiej popkultury, do czegoś coś jest absolutnie dostępne, tak okrutne treści wchodzą, do których każdy ma dostęp, obojętne, czy jest do tego przystosowany, czy nie. Bo na salo szli ludzie, którzy byli jakby... spodziewali się pewnych wrażeń, pewnych emocji, pewnych bodźców, których doświadczą, byli na tyle wyrafinowani, że się na to godzili. Mało było takich osób chyba, które szły z rządy sensacji. Myślę, że zły też i dlatego ten film był zakazany. No. Zresztą nakręcenie tego filmu, Pier Paolo Pasolini, który był wielkim reżyserem, był poetą, był wybitnym artystą, przypłacił życiem, ponieważ jeden z widzów jego filmu postanowił wprowadzić w czyn to, co zobaczył w filmie i w kilka miesięcy po jego premierze zamordował reżysera na plaży koło Rzymu i w ten sposób właśnie to okrucieństwo wróciło do niego. No tak. No dobrze. To teraz powiedz mi tak, jako bardzo, bardzo młody człowiek, co na ciebie miało największy wpływ? Lektury, filmy, telewizja, czy może coś zupełnie innego? Wszystko naraz. To znaczy zawsze chciałem jeszcze więcej. Jak już przeczytałem jedno, to chciałem natychmiast następne. Jak widziałem jeden film, to chciałem następny. Jak mogłem już chodzić na filmy od 12 lat, to chciałem na filmy od 16 lat. Chciałem się sprawdzić. Pisałem wiersze, pisałem książki, pisałem artykuły. Próbowałem każdej dziedziny artystycznej. Stwierdzałem potem, w której mi wychodzi, a w której nie wychodzi. Ale generalnie odpowiedź na pytanie, czego chciałem jako dziecko, jest jedno słowo to określa. Wszystko chciałem. Dobrze. No a czy masz jakąś taką książkę z okresu dzieciństwa, do której czasami chcesz wrócić? Oczywiście, że tak. Mam książkę, która jest nie tylko z czasów dzieciństwa, ale do dzisiaj jedną z najpiękniejszych, najmądrzejszych książek, jakie przeczytałem. I to jest książka, doskonale o tym wiesz, Mały Książę, Antoine Saint-Exupéry.
Książka, która w zasadzie jest poematem o człowieczeństwie, jest przypowieścią filozoficzną, a przy okazji książką też, którą z radością i przyjemnością przeczytają dzieci i przy okazji też obejrzą rysunki, bo autor nie tylko ją napisał, ale także zilustrował bardzo pięknie. A wiesz co, akurat dzisiaj chyba, czy wczoraj trafiła na aukcję maszynopis właśnie Małego Księcia z odręcznymi notatkami autora i z pierwszymi szkicami rysunków. A no właśnie, ile kosztował? Nie wiem, jest jakaś tam wywoławcza, taka pierwsza kwota, która jest bardzo wysoka, ale nie pamiętam teraz dokładnie jak. W każdym razie wszystkim polecam, bo Mały Książę jest nieustannie wznawiany, zawsze można kupić Małego Księcia. I to jest książka, to też mówię do rodziców, która powinna być na stałym wyposażeniu każdego domu i każde dziecko powinno, no może nie takie bardzo małe dziecko, ale już takie, które zaczyna sobie układać swój światopogląd, swoje życie, właśnie ustalać, co jest dobre, co jest złe, to ta książka Mały Książę powinna się znaleźć w jego rękach. A potem niech robi z nią, co chce. Zastanawiam się, czy dla młodych bardzo czytelników Mały Książę jeszcze wciąż jest propozycją, która może ich oczarować dzisiaj. Wiesz, z Małym Księciem jest tak jak z wierszem. Może nie do każdego trafi, ale wiersz jest ponadczasowy i dobry wiersz nie zna mody, będzie zawsze wierszem, właśnie dlatego, że jest tak powściągliwy, właśnie dlatego, że jest tak pełen symboli, dlatego, że nie jest przegadany, dlatego, że też nie próbuje, poezja z reguły nie próbuje naśladować życia, tylko wyrażać, tworzy taki ekstrakt z życia. I Mały Książę jest takim ekstraktem z przyjaźni, z czym jest przyjaźń, czym jest szczęście, czym jest prawda, czym jest świat, czym jest przyszłość, czym jest śmierć. To wszystko jest w tej książeczce podane w postaci takich maleńkich pigułek, które jak połkniemy, one się w środku rozpuszczają i one się rozpuszczają w nas całe życie i powodują, i tego się nie będę bał powiedzieć, powodują, że jesteśmy lepszymi i bardziej świadomymi ludźmi. To na pewno. To jest jedna z najpiękniejszych humanistycznych książek, dostępnych dla każdego. Bo wiesz, mogą być wielkie księgi, ale Mały Książę jest dostępny dla każdego. Nie ma ograniczeń ilorazu inteligencji. Nie ma ograniczeń pochodzenia. Nie ma ograniczeń płci, ani rasy. Żadnych nie ma ograniczeń, właśnie dlatego, że jest uniwersalny. Czyli uważasz, że Mały Książę to antidotum na Terryfajera? Nie jest antidotum, to jest to, co jest bardzo ważne i co na pewno będzie żyło dłużej niż Terryfajer. Terryfajer żyje tyle dokładnie, ile poświęcamy na oglądanie tego filmu. Obawiam się, że ten film będzie żył bardzo długo, tak jak wszystkie filmy z cyklu o Freddym Kruegerze. Tego typu filmy mają bardzo długie życie, niestety. No ale w postaci Halloween będą wracały. Dobrze, ale w sferze rozrywki, a Mały Książę w sferze odpowiedzi na pytanie, kim jestem i po co żyję i co będzie po śmierci. To są ważniejsze pytania. A gdybyś tak miał powiedzieć, się pokusić o to, żeby stworzyć złotą receptę na to, jak napisać książkę dla młodego człowieka, potrafiłbyś to zrobić? Nie, ty jesteś od pisania książek dla młodych ludzi. Ale na przykład Hollywood stworzył pewnego rodzaju recepty na to, jak realizować filmy. Tak, tylko no to naciągasz mnie na to, żebym powiedział najbardziej kontrowersyjne słowa. Ja uważam, że Hollywood w dużej mierze spaczył myślenie o wychowywaniu młodych ludzi przez kino, a moim osobistym największym wrogiem jest Disney i nie lubię Disneya od początku do końca wszystkiego, co on zrobił, ponieważ w nim jest jedna wielka nieprawda. Wszystko jest takie cukierkowe. Muzyka w filmach Disneya jest zawsze 30 lat do tyłu. Wszystko jest takie jak cukiereczek. Nawet te lepsze filmy, takie bardziej nowoczesne, zawierają w sobie taką nieznośną pedagogikę. Ja nie lubię tego słowa pedagogika i nie lubię w ogóle pedagogicznego podejścia do dzieci. Dlaczego? Dlatego, że pedagogika ma w sobie takie nieuzasadnione przekonanie, że my wiemy lepiej, co dziecku jest potrzebne. To wcale nie jest prawda. Bardzo często dzieci są różne.
A pedagodzy z reguły nie podchodzą w różny sposób. Ja pamiętam, jak byłem w szkole i pani tam katowała jakąś książkę któryś raz. Ja mówię, proszę pani, no przejdźmy już do czegoś nowego, no już to było. Na co ona mówiła, Tomku, ale nie wszystkie dzieci opanowały ten materiał. Musisz zrozumieć, że inne dzieci wolniej myślą i my musimy iść tak, jak im to pozwala no, ich natura. Ja mówię, no ale ja dzięki temu marnuję swoje życie, bo ja już bym chciał więcej nowych rzeczy, a muszę cały czas iść, bo ktoś nie nadąża. To jest niesprawiedliwe. No więc taka pedagogika jest niesprawiedliwa. No tak, ale ja nie mówię o pedagogice, tylko mówię o pewnych zasadach tworzenia historii i opowieści. No to tak, Disney właśnie ma taki, że glajszachtuje, czyli czyni równym, podobnym dzieci, które oglądają tę opowieść w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Polsce, w Chinach. No na miłość boską, to nie są takie same dzieci. Ja mówię o recepcie, pewnych zasadach, które są, ale są pisane i tworzone pewne ale zasady ja realizowane filmów. Realizowania. Poczekaj, jeżeli robisz sobie film artystyczny i ten film artystyczny ma być wyrazem twoich własnych poszukiwań artystycznych, tak. Jest to film autorski, oczywiście jakiekolwiek stosowanie się do zasad jest błędem. Ale jeżeli robisz coś, z czym chcesz dotrzeć do ludzi i na przykład przekazać jakąś myśl, no to teraz pytanie, czy to ma być myśl hermetycznie przekazywana, czy ma być przekazywana w taki sposób, żeby dotarła do jak największej ilości odbiorców. Były takie autorki, szczególnie w dziedzinie literatury dla młodych, które tak naprawdę stworzyły zasady pisania tego, pisania dla młodych ludzi i te zasady zostały stworzone ponad 100 lat temu i one do dzisiaj obowiązują. To były takie autorki brytyjskie, bo to najczęściej szło ze strony tej literatury anglojęzycznej. Frances Haxton Barnett, kojarzysz tę autorkę? Tajemniczy ogród, mały lord, mała księżniczka, no wybitna, bardzo znacząca wiele autorka literatury dziecięco-młodzieżowej. To takie książki dla dziewczyn. Literatury wiktoriańskiej. Myśmy tego nie czytali, chłopcy. No wiesz, ja myślę, że to też wynikało z tego, że w czasach komuny te książki Frances Haxton Barnett nie były tak bardzo mocno lansowane, bo my, szczególnie w tym okresie, kiedy ty byłeś dzieckiem, to były lata 60., to jeszcze był ten okres, kiedy na przykład większy nacisk stawiano na autorów zza wschodniej granicy. Nie, Alicja w Krainie Czarów była Alicja wtedy. W Krainie Czarów to jest tak jak, wiesz, no Biblia, no ona jest po prostu odwieczna. No ale nie jest z Rosji, no na miłość boską. Drugą z tych autorek była Edith Nesbit, to też autorka brytyjska, ona napisała takie książki jak Pięcioro dzieci i coś, Feniks i dywan, Historia amuletu, Czarodziejskie miasto. Feniks i dywan był w lekturach. Tak, ale już nie jest. P.L. Travers, czyli Mary Poppins. Do tego jest też, dla dziewczynek. Do tego Mary Poppins? Czy wy uważacie, że Mary Poppins to jest historia dla dziewczynek? No nie, absolutnie. To jest po prostu historia dla dzieci, to w dodatku taka bardzo chwilami, jakby wbrew idąca różnym pedagogicznym zapędom. Mary Poppins była bardzo niepedagogiczna, ale mamy też jeszcze Lucy Maud Montgomery, Janie z Zielonego Wzgórza. To też się do tego nurtu trochę zalicza. To jest dla dziewczynek. Tak, ale to z kolei jest książka, która jest wzorcem metra tego, jak należy stworzyć historię, żeby ona była taka, że się od niej nie możemy oderwać. I pomimo tego, że ma 100 lat, to i tak nadal się świetnie sprzedaje. No więc jakie są podstawowe zasady? No jest tego, teraz rozumiem, dlaczego więcej kobiet czyta książki niż mężczyzn. To wszystko przez te autorki, co on powiedział. No nie, bo nie przyciągają do czytania przede wszystkim dziewczynki. Książkę, którą dzięki tym wszystkim zasadom stworzono, która przyciągnęła przede wszystkim chłopców. No proszę. Zasady stworzone przez Frances Haxton Barnett, Edith Nesbit i inne te panie. Główny bohater musi być sierotą. Główny bohater musi być sierotą w opresji, czyli opiekują się nim podli, paskudni ludzie, rodzina, która go nie szanuje, nie lubi. Główny bohater jest przechowywany, czy też trzymany, mieszka w jakimś paskudnym zakamarku w domu, na strychu, jak mała księżniczka, gdzieś w piwnicy, w jakiejś komórce. I nagle przychodzi moment, kiedy się okazuje, że ten główny bohater, ta sierota w opresji, trzymana w paskudnym miejscu w domu, jest kimś niesamowitym. Małym lordem, małą księżniczką, odkrywa jakąś niesamowitą tajemnicę, jak Mary w Tajemniczym Ogrodzie. I
daje nauczkę swoim paskudnym opiekunom, którzy dostają raz, że dostają po nosie, a dwa, że zaczynają żałować, że byli tak podli i tracą bardzo dużo. I główny bohater odchodzi z tego domu, który zostawia za sobą, jak tak jest gliszcza wręcz, i rusza do nowego, cudownego życia. Wiesz, gdzie to wszystko zostało zastosowane? W Harrym Potterze. W Harrym Potterze. Harry Potter to jest taki doskonały kotlet mielony bez pejoratywnego zabarwienia, to są słowa. On mówi zawsze źle o Harrym Potterze. No nie mówię zawsze, ale często, bo to jest tak z Harrym Potterem, że jak ja czytałem Harry'ego Pottera, to miałem bardzo skrajne dwa odczucia. Jedno to było takie, że się zrzymałem i mówię, Boże, to nie ma sensu. No jak to jest możliwe, takie bzdury tutaj. A z drugiej strony nie mogłem się od tego oderwać. I to było bardziej dotkliwe jeszcze dla mnie. Ale Marcin, to co powiedziałeś jest absolutnie przerażające. Które? To, że są recepty na pisanie książek tak. dla dzieci, czy w ogóle książek. Ponieważ wiesz, co ty powiedziałeś? Wszystkie książki. No. Tak. Wiesz, co ty powiedziałeś? Że znakomicie będą te książki, będzie mogła pisać sztuczna inteligencja. Ale bo jeżeli istnieje przepis, to właśnie to jest raj dla sztucznej inteligencji. Czy my możemy ze sztuczną inteligencją może nie tyle walczyć, ale konkurować? Tylko pomysłowością i wychodzeniem poza reguły, poza zasady, bo reguły są jej domeną. Wszystkie reguły dadzą się zapisać cyfrowo i dadzą się przerobić na algorytm. A algorytm sztucznej inteligencji będzie pisał lepiej od ciebie, ale jeśli będzie się trzymał recepty, bo będzie pisał szybciej, będzie korzystał z pomysłów z całego świata, no nie bierzesz będzie pod uwagę pisał przez 24 rzecz. Godziny na dobę. Algorytm będzie się uczył. Tak. I im więcej ty będziesz próbował odchodzić od zasad, to algorytm będzie wyłapywał te momenty, w których odniosłeś sukces i będzie je stosował. Oczywiście. I będzie je traktował jak zasadę. Ale musisz być dwa kroki do przodu. Dlatego najważniejszy jest talent. Jeżeli ktoś wygra ze sztuczną inteligencją, no to tylko ci ludzie, którzy są obdarzeni wielkim talentem. Ale czy ty uważasz, że sztuczna inteligencja jest zagrożeniem? Nie. Ja uważam, że jest koniecznością i jest, znaczy my jej nie unikniemy. No ona już jest. Wobec tego rozmawianie na jej temat, czy jest dobra, czy jest zła, czy jest zagrożenie, ma sensu. Ponieważ to niczego nie zmieni. Jedyna rzecz, która ma sens, to jest zastanowienie się, co możemy zrobić w tej sytuacji. I odpowiedź na to jest jedna. Powinniśmy przede wszystkim uczyć się sposobu funkcjonowania sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja chce o nas wiedzieć jak najwięcej i korzystać z dorobku człowieka, a człowiek ma szansę tylko wtedy, jeśli będzie jak najlepiej uczył się posługiwać sztuczną inteligencją i będzie jak najlepiej rozumiał zasady funkcjonowania sztucznej inteligencji po to, żeby z niej zrobić nie zagrożenie, tylko narzędzie własnej pracy, własnego działania. Krótko mówiąc, żeby zawsze człowiek mógł być dwa kroki przed sztuczną inteligencją, ale do tego nie można się na nią obrażać, nie można przeciwko niej protestować. Szkoda czasu na ale to. Rozmowa... Trzeba po prostu startować i robić ucieczkę do przodu. Ta rozmowa tutaj tym bardziej ma sens teraz, bo w Krakowie właśnie widzimy, że sztuczna inteligencja odbiera zajęcie dziennikarzom. No kilkunastu na razie. Czy ktoś z Państwa słyszał już w krakowskim radiu OFF wywiad z Wisławą Szymborską, robiony przez sztuczną inteligencję? Ze sztuczną Wisławą Szymborską. Nieżyjącą no tak, no. Wisławą Szymborską. Kto słyszał? No, a, wszyscy bardzo. Prawie. No. No i teraz, czy uważacie, że to był zły wywiad, albo inaczej? Co było dobrego, a co było złego w tym wywiadzie? Albo jeszcze inaczej, żeby było łatwiej. Czy było w tym wywiadzie coś dobrego? Kto widział coś dobrego? Bo ja zobaczyłem, bardzo usłyszałem. Bardzo trudne pytanie zadajesz. Nie, no to ja jestem od trudnych pytań. Bo ja zobaczyłem, usłyszałem, oczami wyobraźni zobaczyłem coś dobrego w tym wywiadzie. Wiem, że dziennikarka się pomyliła i zadawała pytania, które były chwilami nielogiczne i wybiegające w przyszłość, że Wisława Szymborska mówiła o laureatce Nagrody Nobla, która otrzymała Nagrodę Nobla po śmierci Wisławy Szymborskiej, czyli że były tak zwane anachronizmy. O tym wszystkim wiem. Ale co było dobrego? I teraz Państwo się najbardziej zdziwią.
Najlepsza w tym wszystkim była dziennikarka. Niezależnie sztuczna inteligencja. No ja nie pamiętam, jak ona się Asia czy jakaś inna nazywała. Miała 24 lata, podobno została stworzona przez algorytm. Jako 24-letnia dziewczyna, rozgarnięta, inteligentna, zadająca pytanie. I teraz, co w niej było dobrego i w czym ona była lepsza chwilami od innych dziennikarek? I teraz uwaga. Od większości nawet dziennikarek. Po pierwsze, miała fenomenalną dykcję. Nie było bełkotu, nie było takiego, nie było transakcentacji, czyli niewłaściwego akcentowania słów. To była świetna polszczyzna, świetnie zaakcentowana, z doskonałą intonacją. Na olimpiadzie polonistycznej dostałaby bardzo wysokie oceny za sposób mówienia. Za język. I teraz tak, ja jako dziennikarz, co mogę zrobić? Szczególnie jeśli zostałem wyrzucony z pracy, a ta osoba mnie zastępuje. Ja wtedy mówię, jakie to niemożliwe, tu człowiek, a tam maszyna. To już w Manchesterze tak było w XIX wieku, jak palono maszyny włókiennicze, żeby nie zastępowały ludzi. No i co to dało? Spalono jedne, przyszły drugie maszyny i tak rewolucja techniczna się przemysłowa dokonała i tak. I tu też tak będzie. Więc protestowanie, listy protestacyjne nie mają żadnego sensu. Co taki dziennikarz powinien zrobić? Zobaczyć, a w czym ona może być lepsza ode mnie? No i wtedy zobaczyć, to może ja powinienem pójść na lekcję dykcji. Tak, ale to wymagasz najtrudniejszego, pracy. Żeby ludzie się uczyli przez całe życie. Ale ja cały czas mówię, że trzeba się uczyć i żeby mieć szansę w walce ze sztuczną inteligencją, trzeba starać się być lepszym. W każdym razie teraz mamy bardzo zaskakujący moment, ponieważ my przez całe dekady byliśmy wychowywani przez literaturę futurystyczną i przez różnych futurystów w takim przekonaniu, że za chwilę będzie robotyka i za chwilę ludzie pracy stracą pracę, bo roboty wyprą ich z fabryk, wszystko będzie zautomatyzowane i ci ludzie, te rzesze robotników nie będą miały z czego żyć. I nagle my dochodzimy do tego momentu i to wcale nie robotnicy są pozbawiani pracy, ale ludzie kultury, sztuki, dziennikarze, ci zajmujący się jakby myślą, powiedzmy tak. I nagle się okazuje, że robotyka w pierwszej kolejności wkracza do tej dziedziny życia, a nie do zmechanizowania działań w fabrykach. Życia artystycznego. Ja ciągle słyszę od moich znajomych, którzy zajmują się muzyką, że ci, którzy nagrywają, jakieś komponują utwory, ale niekoniecznie wielkie przeboje, są pozbawieni pracy, ponieważ na ich poziomie działania obecny status sztucznej inteligencji już jest wystarczający, żeby robić tanio, bez tantiem, czyli naprawdę tanio, bo to, co skomponuje sztuczna inteligencja, nie trzeba potem tantiem płacić za każde wykonanie. Nie, to są prawa w 100%. Tak, to są prawa tego, który to zrobił, ale zresztą ten ktoś też nie dostaje za to tantiem. To jest po prostu jednorazowo na razie. Dalej. No bo też, ale poza tym to jeszcze prawo będzie ustalane. Na razie jest tak, że to jest najtańsza forma komponowania muzyki. I teraz pytanie, piosenek na przykład. Umówmy się, że te piosenki, które my mamy w radiu, to 90% tych piosenek może skomponować sztuczna inteligencja. I może je zaśpiewać. I zaśpiewać. W dowolnym stylu, jazzowo, jak to chce, jak ktoś chce, to rockowo i rapować. Marylę Rodowicz może naśladować Michaela Jacksona, każdy głos. Tak. I to jest już możliwe. W związku z tym artyści, ci nie najwięksi może, bo ci najwięksi jeszcze cały czas wygrywają nazwiskami. Ale ci, którzy nie mają nazwiska, już są właściwie prawie że bez pracy. Ponieważ z nimi się nie opłaca podpisywać umów, no bo to mam za 1/10 albo 1/100 tych pieniędzy bardzo podobną rzecz. To się dzieje właśnie w świecie sztuki. Za chwilę będzie się działo, zresztą się dzieje już w świecie filmu, czyli w tym świecie mnie najbliższym, gdzie mnóstwo rzeczy wykonują już programy komputerowe, nazwijmy tak, i w sensie wizualnym, ale jak wiemy też i w sensie aktorskim. Bo to, że jakiś aktor czy aktorka zmarli, to nie jest żadna przeszkoda, żeby nie mogli zagrać w następnym filmie. Ponieważ zeskanowani
holograficznie, mogą być odtworzeni i mogą grać po prostu nową rolę, nigdy no, wcześniej... jeszcze nie mamy aż tak doskonałych tych algorytmów. To jeszcze nie jest doskonałe, ale już ale możliwe. Ale to się rozwija. Natomiast zdecydowanie są już algorytmy, które na przykład będą w stanie napisać bardzo dobrą recenzję z jakiegoś filmu. Oczywiście, ale nie moją. Dlatego, że ja zawsze jestem nieprzewidywalny. Nigdy nie wiadomo, co ja powiem, co mi przyjdzie do głowy. Algorytm oszaleje po prostu z takim kimś jak ja, bo nie można się żadnej zasady nauczyć. Widzisz, na tym polega rozkosz życia niezgodnie z zasadami, że pozostaniesz no, po prostu jedyny, nie dający się naśladować i powtórzyć. I właściwie każdy powinien znaleźć w sobie jakiś taki element, w którym jest wyjątkowy. I tak jak w zasadach marketingu jest, wiecie państwo, nie wiem, bo ja byłem na kursach marketingu i nauczyli mnie, że jeżeli wydawniczego, książkowego, właśnie, powiedz, dlaczego bo mam wydawnictwo, mamy wspólnie Latarnika, który zresztą wydał książkę moją, Ekran w proszku, z podtytułem Od telewizji do YouTube'a historia osobista na podstawie moich doświadczeń, bo przeszedłem drogę od samego początku telewizji. Ja wiem, że telewizja zaczęła się w 1936 roku, to mnie jeszcze na świecie nie było, ale poznałem człowieka, Anglika Leslie Mitchella, który był pierwszym człowiekiem w 1936 roku, który inaugurował BBC, czyli pierwszą stację telewizyjną na świecie, i od niego pobierałem nauki, jak być interesującym przed kamerą, jak mówić do widzów na podstawie jego doświadczeń, więc mogę prowadzić tę historię telewizji od samego początku, potem już z moim udziałem, do momentu obecnego, kiedy ekran telewizyjny moim zdaniem jest w proszku, to znaczy właściwie już nic w telewizji nowego, kreatywnego się nie dzieje. Jest powtarzanie ciągle tych samych tematów, formatów i co robią ludzie najbardziej twórczy, kreatywni, co jest w ogóle dla wszystkich was też jakąś wskazówką, jeśli macie medialne zainteresowania, dziennikarskie, uciekać do internetu, bo nie wiadomo jak długo, ale w tej chwili to jest takie miejsce, gdzie można być kreatywnym, gdzie można odpowiadać za wszystko, gdzie można stwarzać, na każdym kroku stwarzać coś nowego. To jest największa przygoda życia. To jest najwspanialsze, co może dla artysty, musimy kończyć, dla dziennikarza. Ale ja jeszcze mam jeszcze takie 8 pytanie, minut. Ja mam takie pytanie odnośnie tego ekranu w proszku. Czy to jest ta książka, napisałeś jako swoje pożegnanie z telewizją? 8 minut jeszcze mamy. A ile? Jak to po czasie? No widzisz. A, bo musi być przerwa między nami a kolejnymi. No nic, dobrze. Ale to, trzeba się kłócić, zawsze trzeba się kłócić o każdą minutę w życiu. Okej, okay, no to w każdym razie tak. Tomka książka Ekran w proszku dziś do kupienia na stoisku Ateneum od godziny 16, tak? Dobrze mówię? Czy, nie, już. Od teraz 14 moja książka, to znaczy ja będę podpisywał moją książkę w stoisku Ateneum przez najbliższą godzinę od 14 do 15. Książki z cyklu Dom Rodomiłów, czy tomy książki z cyklu O Majce, czyli Czarownica Piętro Niżej i książka Salomonek, Ołtysie Salomon i tęczy. Moja książka w wydawnictwie Bajka. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj to jest naprawdę unikatowa sytuacja. Wszyscy ilustratorzy moich książek są razem z nami na stoisku Bajki, więc jeżeli ktoś chciałby dostać ich autograf, to jest wyjątkowa okazja. A my bardzo dziękujemy wam za to, że tutaj z nami byliście. Ja od 16 będę na stoisku Ateneum też. Ale teraz jestem cały czas w Bajce. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo państwu dziękujemy. Jesteśmy zachwyceni, że was jest tak dużo. Tak jest. Dzięki. I jak przyjdziecie do nas po autografy, to możemy dalej rozmawiać przy okazji. Do zobaczenia.